Bajka o leniwym Maciusiu. Dawno temu, w pewnym królestwie, żył sobie leniwy Maciuś. Maciuś był tak leniwy, że nie chciało mu się zejść z pieca, na którym się wylegiwał całymi dniami. A mieszkał Maciuś z braćmi i dwiema bratowymi. Braci ciągle nie było w domu, bo a to wojaczka, a to żniwa. Za to Maciuś nie przejmował się niczym, tylko leżał. Maciusiu, nabierz wody ze studni! Prosiły bratowe. Nie chce mi się, odpowiadał powolnym i zaspanym głosem chłopina. Maciusiu, narób trochę drewna! Prosiły nadal kobiety. Nie chce mi się. Dajcie mi spokój. I przewracał się na drugi bok. Ale w końcu bratowie zdenerwowały się na leniucha, który wstawał z pieca tylko wtedy, gdy chciał się najeść. Maciusiu, a jak braciszkowie wrócą, to my im wszystko opowiemy. I już nie będą cię jak dawniej u siebie gościć, a przegonią w cały świat. Smutno było Maćkowi ciepły piecyk opuszczać. To też postanowił, że trochę pomoże zmierzłym babom. A te znowu. Maciusiu, a może poszedłbyś do strumienia i jakąś rybkę byś złowił? Mielibyśmy kolację, a potem drwa byś narąbał na opał. Wstało chłopisko, aż zastane kości głośno chrupnęły i ociężałym krokiem poszedł do strumienia. Usiadł nad brzegiem, do wody włożył podbierak i czekał. Czekał, aż ryba sama wpłynie. I akurat los chciał, że wpłynął dorodny szczupak. Maciek zadowolony chwycił rybkę, a ta smutnym głosem zaczyna go prosić. Wypuść mnie, a nie pożałujesz. Spełnię każdą twoją zachciankę. Wystarczy, gdy powiesz, co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj rybko. Pomyślał Maciek. No to spróbujemy. Co rybka rozkaże, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj rybko. Chcę, by siekierka sama drwa rąbała. I w tym momencie siekierka jak nie zacznie świstać, latać, drewienka ciąć jak szalona. Nie minęło 5 minut, a tu cały stos świeżo narąbanych polan stoi. No, to teraz będę miał dobrze. Pewnie, że cię szczupaku wypuszczę. I wpuścił rybę do strumienia. Przyjechał do domu z całym wozem drewna, ale bez ryby. Widząc jednak tyle opału, bratowe postanowiły, że jakoś się obędą i na kolację zjedzą coś innego. Następnego dnia znowu proszą. Maciusiu, posprzątaj chałupę, bracia wracają, a ty taki nieporządek. Aj, no nie chce mi się. Maciusiu, a jak braciszkowie tak ładnie gościć cię przestaną, to co zrobisz wtedy? At baby, mruknął pod nosem leniuch. Zaraz też przypomniał sobie o szczupaku. Co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj rybko. Niech się chata sama sprząta, szczotko, zmiotko, wyłaź z kąta, pozamiataj tam klepisko, poukładaj ładnie wszystko, później się do kąta schowaj i nie piśnij ani słowa. I szczotka zamiatała, aż tumany szarego dymu wzbijały się w powietrze. Jak już skończyła zamiatać, poukładała ładnie garnki i rondelki, poskładała pierzyny i sprzątanie gotowe. Przychodzą dwie bratowe i nadziwić się nie mogą. To tak szybko, Maciusiu, skończyłeś?
Aż się wierzyć nie chcę, bo zwykle godzinę wstajesz z pieca. Ale następnego dnia baby znów mają prośby nowe. Och, weź Maciusiu sanie i pojedź pod królewski zamek. Tam rosną piękne dęby, zetnij wszystkie i wyciosaj nam nową komutkę. Ej wy, mam to zawsze mało, mamrotał chłopina. Co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj, rybko. Niechaj sanie pod zamek jadą, a siekierka niech zetnie największe dęby i ociosa je tak, by piękna komutka powstała. I sanie ruszyły. A że zamek był za miastem, to przez to miasto trzeba było przejechać. Maciej tylko sanie poganiał. Nie zważał zaś, że ludzi turbuje, stragany przewraca i rozjeżdża wszystko, co stanie mu na drodze. Przyjechał w miejsce, gdzie dęby rosły. Siekierka szybko drzewa pościnała i piękną komutkę zrobiła. A w mieście już ludzie zaczęli się zbierać, by ukarać tego, co takie spustoszenie zrobił. Widząc, co się dzieje, rzekł Maciej do siekierki. Co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj, rybko. Niech ta siekiereczka dobrze się uwija i wystruga z drewna kija samobija. I siekierka w te pędy wystrugała kija samobija. Gdy sanie Macieja dojechały do miasta i rozzłoszczony tłum obległ go ze wszystkich stron, on tylko dobył kijaszka, a ten już robotę skończył za niego. Jak nie zaczął okładać wszystkich, jak nie zaczął chłopów rozganiać. W końcu przelęknieni ludzie uciekali czym prędzej, by oszczędzić sobie razów. Wrócił chłop do domu, komutkę postawił pod ścianą, a bratowe rozpływały się z zachwytu. Ojej, jaka piękna komutka! No jak ty ją, Macieju, tak szybko zrobiłeś? Ano jakoś zrobiłem, odpowiedział skromnie. Tymczasem wieści o Maćkowym postępku aż do króla doszły. Wysłał w końcu król posła, by ten z Maćkiem pogadał. Przybył do chałupy poseł, a leń leży na piecu tak, jak wcześniej leżał. Słyszałem, żeś Maćku saniami ludzi porozjeżdżał, a później jeszcze ich kijem poukładałeś. Czy to prawda? Spytał posłaniec. W tym momencie zza szafy wyskoczył kij samobij i poobijał mu żebra. Król, rozwścieczony jak nigdy dotąd, posłał do Maćka najważniejszego ze swych ministrów. Niech mi tego też obije, to wtrącę go do takiego lochu, że mnie popamięta. Przyjechał minister powozem, a Maciek z pieca ani myśli złazić. Pojedź, Macieju, do króla, minister prosi. To i jadła dostaniesz i napitku, a i jest się gdzie wyspać. Król tylko chce obejrzeć tego, co 50 chłopów sam pobił. A no dobrze, jak po dobroci prosisz, to pojadę, odparł Maciej. Co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Co sobie zażyczę, ty rozkazuj, rybko. Piecu ciepluteńki, pójdź w królewskie progi. Wtem patrzą ludziska, a piec już ma nogi i drepcze powoli, przy tym sobie śpiewa. Zaś na piecu słodko Maćko się wygrzewa. I pojechał Maciek do królewskiego pałacu. Gdy tylko dotarł pod furtę, zauważył, że z okna wygląda śliczna dziewczęca buzia. To królewska córka wyjrzała, by zobaczyć tego śmiałka, co na piecu jeździ. Wtedy Maćko wypowiedział magiczne życzenie do rybki. Co rozkaże rybka, niech się stanie szybko. Rybko, spraw, aby córka króla pokochała mnie. Thank you.
I królewna zaczęła usychać z miłości do leniwego chłopaka. Król nic na to nie mógł biedaczyna poradzić. Wzywał czarodziei i znachorów, ale nikt nie mógł wyratować królewny. Cóż, trudno. Trzeba wyprawić wesele. Frasował się król, bo nowy zięć był całkiem nie po jego myśli. Zwołano więc grajków, najlepszych kucharzy i szynkarzy i wyprawiono huczne wesele. Zaraz jednak po przyjęciu król kazał Maćka i królewnę włożyć do wielkiej beczki, a beczkę tą puścić na morze. Uwięziona młoda para dryfowała w beczce i zdawałoby się, że to naszego Macieja koniec, ale nic bardziej mylnego. Znowu wymówił on życzenie do rybki. Tym razem prosił, by beczka rozbiła się na ładnym, żółtym piaseczku. I tak też się stało. Zahuczało, woda się wzburzyła i beczka rozbiła się na złotej plaży. To teraz tu będziemy żyli? Westchnęła królewna, zaraz jednak posmutniała. Jak tu jednak żyć, gdy nie ma pałacu? I znowu rybka sprawiła, że przy samej plaży pojawił się wytworny zamek. Królewna i Maciej zamieszkali w komnatach, lecz młodej damie znowu coś nie pasowało. Macieju, kocham cię, ale jesteś taki zwyczajny. Możesz poprosić rybkę, by nadała ci wygląd księcia z bajki. I Maciej przemienił się w bajecznie pięknego królewicza. Akurat nieopodal pałacu przejeżdżał nie kto inny, tylko sam król. Kto to taki pałac postawił na mojej ziemi bez mojej wiedzy, a? Władca nie poznał w pierwszej chwili Macieja, zatem pyta. Kim jesteś i kto pozwolił ci się tu osiedlić? Wtedy Maćko opowiedział o tym, jak to płynęli z królewną w beczce, jak to beczka się rozbiła i jak znaleźli się na plaży. Król bardzo pożałował swojego postępku wobec zięcia. Zrozumiał, że małżonkowie muszą szczerze się kochać i nie ma co stawać naprzeciw ich szczęściu. Odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Aż sam nasz leniuch był tak szczęśliwy, że zachciało mu się pracować i już nigdy nie wołał na pomoc rybki.